Panowie, chciałbym zapytać was, co powinno się zmienić, bo ta dyskusja wraca po każdych nieudanych igrzyskach olimpijskich. Nawet po tych udanych też jest próba zastanowienia się i dyskusji nad tym, jak powinien wyglądać polski sport, jak powinien być finansowany. Czy powinniśmy łożyć na sporty popularne, masowe, czy też takie, w których mamy szansę na medale, ale są kompletnie niszowe. Tutaj nic nie mam do pani Sylwii Bogackiej, ale no nie wyobrażam sobie, żeby od tego młodzież miała prostsze kręgosłupy, że nagle pójdzie na strzelnicę i zacznie masowo uprawiać ten sport. No nie wpłynie to na ogólnie pojętą kulturę fizyczną. Pierwsza sprawa to są finanse. Od tego się zaczyna wszystko. No To dobrze, się no, zaczyna ilość ale słuchaj, no godzin, ilość masz godzin. woreczek, nawet mały, i trzeba to I umiejętnie teraz, podzielić. Jak? jeśli masz piramidę, która jest uzasadniona, jest piramida, musi być tu. Podstawa, tak Jeśli jest. wychowanie fizyczne w szkole to 4 godziny, to pływalnia przynajmniej przez 3 lata, pierwsza, druga, trzecia No tak, ale klasa tu mówisz, i wiesz, tak o dalej. I potem fundamencie, dochodzisz do natomiast, góry, ale tak, dochodzisz ale do już tam na lekarzy górze. sportowych, dochodzisz do fizjologów, dochodzisz do nauki, dochodzisz do trenerów, do szkolenia na uczelniach i tak dalej, i tak No dalej. tak, ale masz ministrę. Pokaż mi trenera, naszego trenera, który jest rozchwytywany na świecie, w jakiejkolwiek dyscyplinie. Pokaż mi jakiegoś sportowca, który jest fenomenem światowym. Justyna Kowalczyk w zimowych sportach. Justyna Kowalczyk, miałem przyjemność robić jej test, jak miała 17 lat. Jest efekt jakiegoś tam systemu, który został wprowadzony w Polskim Związku Narciarskim przez Marka Siderka i tam było szkolenie, była akademia fizjologiczna dla trenerów, dla tak zwanych UKS-ów, gdzie było szkolenie trenerów tych wszystkich biegowych i stąd się wzięła Justyna Kowalczyk i ona trenuje, stąd jest wierytelny, który został wyrzucony gdzieś tam z innego związku i ona systematycznie pracuje, jest Dobrze, ale utalentowana. poczekaj, teraz To są wróćmy do tego efekty finansowania. przeszłości. Masz budżet, tak, jest Tak. Ministerstwo Sportu, które musi te środki rozdysponować we właściwy sposób na poszczególne federacje, na poszczególne związki. I co? Dajemy wszystkim, dajemy z całym szacunkiem Taekwondo. kręglom, karlingowi, no i jeszcze różne cudawianki możemy sobie wymyślić. Mówię cudawianki, bo są to dyscypliny niszowe w Polsce, raczej niepopularne, budzące raczej uśmiech i kojarzące się z dobrą zabawą niż z wyczynem, prawda? To ty mówisz już o sytuacji, Na szczycie. kiedy na szczycie, bo Ministerstwo Sportu zajmuje się O tym mówię. konkretnymi dyscyplinami. Dobrze, ale ja tutaj wracam do tego, co właśnie Czar powiedział. Słusznie, bo jeżeli ta podstawa będzie prawidłowa, to praca na górze już jest całkiem inna No z tym tak, ale to mistrzem. To tak jak ty potrzebujecie na to powiedziałeś, 10 lat, tak? dałeś przykład Co najmniej. zawodników Stanów Zjednoczonych, prawda? Oni mają podstawy zdrowe. Oni mają zdrowe podstawy. Ja już nie mówię o tym, że oni mają inną mentalność. Oni są przebojowi. On się nie liczy, a on jedzie jako zwycięzca. On wierzy w to, że on zwycięży, chociaż nie ma najmniejszych szans. Ale wierzy. I to mi się podoba. To jest trochę też wynikiem takiej nauki również trenera, mentalności, że jesteśmy, wygramy, wygramy, idziemy tu, musimy A wygrać. jak się nie uda, to się otrzepujesz, że sobie wyznaczasz cel na kolejną Kolejny. imprezę. Wyciąga wnioski, tak jest. I na następnej imprezie startujemy. Natomiast, no niestety, no dochodzimy do paradoksalnie prostej sprawy, jeżeli chodzi o polski sport. Naprawdę brak środków, nakładów finansowych na to, żeby zbudować podstawy tego sportu. Mówisz masowe, prawda, czy te sportowe. Masowe się kierują troszeczkę innymi prawami, prawda, bo tam jest masówka, tam są i sponsorzy, tam się ktoś przy tym zawsze gdzieś tam pokaże i to można traktować jako rekreację. Natomiast my mówimy o czymś, co będzie tworzyło filar naszego sportowego społeczeństwa, który będzie wzorem dla innych. Ja powiedziałem, sport jest fantastyczny. Sport przede wszystkim obskakuje nam, żeby użyłem tak trywialnie takiego słowa, problem socjologiczny, prawda? Problem zdrowotny, prawda? I te wszystkie elementy mamy w jednej dziedzinie naszego życia, w sporcie, a one są tak zaniedbywane. Ja nie chcę konkurować z innymi dziedzinami nauk, ale naprawdę to, że się poruszamy, to, że chodzimy, to, że się uśmiechamy, to jest wynik kultury fizycznej. Jeżeli my mamy zdrowy organizm, mamy pozytywną energię, my jesteśmy gotowi do ciężkiej pracy Ściśle wiąże się sportowej. to z Ministerstwem Zdrowia, bo później trzeba nakładów na Jest rehabilitację i leczenie. taki slogan: kultura fizyczna jest elementem kultury ogólnoludzkiej. I po prostu tego się musimy trzymać, musimy o tym wiedzieć. Lekka atletyka, czy sądzisz? Ja jestem trenerem lekkiej atletyki od już tam lat i spotykam się dalej z moimi kolegami, którzy dalej pracują. Czy sądzisz, że jest lepiej niż było 30 lat temu? Jest gorzej. Tematy są te same. Nie mam na obóz, nie mam na sprzęt, nie mam na to, nie mam na to, Na nie mam z kim wyjazdy, na trenować i tak dalej, zgrupowania. i tak dalej. Ja mam nadzieję tylko, że Czy ta sądzisz, że nasza dyskusja, proszę. bardzo często mówi się w sporcie o dopingu. Czy sądzisz, że nas
stać na doping. Taki doping w sensie pozytywnym, na odpowiednie wspomaganie, suplementację naukową. Nie stać nas. Nie stać nas, bo to są bardzo drogie preparaty, to są najnowsze osiągnięcia z zakresu fizjologii. Pokaż mi fizjologa w Polsce, za wyjątkiem jednego, o którym mówimy, który ma granty, który robi badania międzynarodowe, profesor Żołądź. Pokaż mi innych, którzy mają dostęp do najnowszej wiedzy, najnowszej nauki i mają pieniądze na badania. Ale wiesz, dlaczego fizjologa mamy jednego z prawdziwego zdarzenia, bądź kilku, tylko kilku? Tak. Bo większość trenerów wszystko robi na nos i takiego fizjologa nie potrzebuje. No ale to tylko bierze na nos, dlatego że nie ma odpowiednich środków. Ale ja powiedziałem, że paradoksalnie sobie żartowałem, że tą naszą na przykład zawodniczkę, to tam tyle szumu było, że złapali na Igrzyskach Olimpijskich. Zimowych. Zimowych. Ja mówię, no to dlatego, że nie mamy odpowiedniego wspomagania. Sama wzięła. Po prostu biorą byle co, nie wiedzą co, prawda? Inni mają laboratoria. Ja oczywiście jestem przeciwny temu, bo to wypacza ideę sportu, rywalizacji i tak dalej, ale no to jest na tej zasadzie. My nie, my jesteśmy w porządku, ale inni biorą i wtedy my się nie liczymy. Jeden z trenerów lekkiej atletyki dawno, dawno temu, jego zawodniczka osiągała super wyniki. On mieszkał za granicą. No i spotyka się z trenerami. Co ty jej dajesz, że ona tak biega? Panowie, nie stać was na to. No i taka była historia. No, kiedyś Czesiolank, jak przyjechał na zgrupowanie do Polski, to jak wyłożył to na stoli, oczywiście wspomaganie, na wdech, na wydech, na zakwas, na to. To są aminokwasy, to jest suplementacja. Tak. Kiedyś się Ślązacy śmieli, mówi: chłopie, ty widzisz, jak te Niemcy groją? Chłopie, ale oni jedzą. A nasi to co, oszkrabiny? No. Panowie, oby ta dyskusja była nie tylko początkiem smutnych konstatacji i dywagacji na temat sytuacji polskiego sportu, ale też jak gdyby otworzyła nam drogę do większej liczby medali niż tylko ten jeden, jedyny srebrny, który mamy. Ryszard Szul, dziękuję. Dziękuję Andrzej bardzo. Andrzej Supron, Przemysław Iwańczyk, to był magazyn olimpijski.